Jestem ciekaw, Wodeczku, co mi kupiłeś z okazji moich urodzin. Myślałem o Porsche, ale okej, nie musi być to Porsche. Mam nadzieję, że to jest nowy iPhone 13 Pro Max. I hope it's the 1 tera. A może ci kupię Xboxa 360? Ale bym cię nim rzucił. Nie, jakiś nowy, stary. Nowy Xbox 360. Zobaczmy, czy istnieje. Nie ma Xa 360 nowego. Nie istnieje. Nie ma. Jest. 2000 zł. Nie ma szans. Jak nie? Nie ma szans. 2000 zł. Wyczyścili ją, włożyli do pudła i udają, że jest nowa. Nie oszukacie mnie. Nowy, Karol. Nie oszukacie. 2000 zł. No ale po co mi 20-letnia konsola za... No, ile on ma lat? 15. Wow. Ale bym za to nie wydał 2000 zł. No już nie jest zafoliowany, jakby spoko. A jesteś włamcami na tym Allegro. Czasem mam ochotę wam coś powiedzieć. Co jest zafoliowane? Zasilacz? Też sobie potrafi zamówić zasilacz z Allegro w folii. Okay. Forza Horizon w zestawie. What? Dwójka. Ale czad, abyśmy pograli. 3D. It looks like real life. Photorealistic. Forza Horizon 2. Pokaż mi, jak wygląda Forza Horizon 2. Jestem bardzo ciekaw. Czy wygląda jak prawdziwe życie? Stary, nie odróżnisz tego. W kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dzisiaj podzielę się z wami wrażeniami stary. Z gry. To jest naprawdę gra? To nie jest nagranie z mojej kamerki, jak jadę. To jest naprawdę gra. Wow, przecież patrz na te drzewa. Każdy liście osobno widać. Jak to pokażę Matiemu, on powie, czemu mi pokazujesz filmiki? Wow, stary, widzisz to słońce? Ej, dobra, ale to jest render, nie? Render, na 100%. Szybko, szybko, szybko. Nie, render to jest cutscena. Render czy gameplay? Render. Dobra, ale pokażę ci coś, co jest takim naprawdę real life, right to chyba to się nazywa. Dobrze wygląda bardzo. No to... Dobrze wygląda. I stary, ty jeszcze nie masz matrycy HDR, a jak na HDR-owej matrycy to oglądasz, to jest jeszcze lepiej, nie? No moim zdaniem dobrze to wygląda. Dobrze wygląda, tak. Ale to dużo do tego dodaje ruch kamery i to, że to się tak trzęsie realistycznie. No, sama grafika, wydaje się, że już widzieliśmy to wcześniej w innych grach. Ale dużo wygląda dobrze. No. Jezu, to wygląda... Cześć, to znowu 10 lat do przodu. Ten ziemniak, ten kalkulator, to było prawdziwe życie. No, Adam się zna na grach. A wiesz, że Adam już się obronił, także Adam nie ma powodu, żeby odpisywać na nasze takie zapytania. Jesteśmy poniżej jego oczekiwań. Ciekawe, co będzie robił teraz po socjologii, stary. O! Dobry segue, bo Włodek dzisiaj chciał porozmawiać trochę o Squid Game, którego nie widzieliśmy. Adam, wytłumacz mi, co to oznacza? Co to oznacza ze strony socjologii? Co to oznacza ze strony socjologicznej? Co to mówi o nas, Adam? Co siedzi? Co to mówi o społeczeństwie, w jakim żyjemy, Adam? Efekt Squid Game paraliżuje internet w Korei Południowej. Co? Jest pozew przeciwko Netflixowi. Ogromna popularność nowego serialu Netflix Squid Game doprowadziła do zakłóceń w sieci internetowej Korei Południowej. W każdym razie, w sensie, jeden z dostawców krajowych usług szerokopasmowych, na przykład takich UPC, postanowił w związku z tym wejść na drogę sądową przeciwko platformie. Ludzie siedzą i oglądają stary Squid Game w Korei Południowej i internet nie działa. Bo ja słyszałem z kilku miejsc, że jest zajebisty ten serial. Dyrektor generalny Netflixa oświadczył w trakcie corocznej konferencji Code Conference, że produkcja z pewnością będzie największym pod względem popularności nieanglojęzycznym serialem w historii platform, czyli większym niż te papiery. Czyli wiedział. Papiery z domu. To było przed wypuszczeniem serialu, wiedział, że to będzie hicior. SK Broadband, to jest ten UPC koreańsko-południowski, zarzuca platformie, że w ciągu ostatnich 3 lat ruch w sieci, jaki generuje Netflix, wzrósł o 1150 gigabitów na sekundę. Szczyt obciążenia infrastruktury sieciowej przypadł na 17 września, dzień premiery Squid Game. No bo operator płaci za to wszystko, nie? Bo on, znaczy on podnosi koszty obsługi. Ludzie płacą za abonamenty. Tak samo było coś takiego, zdaje mi się, jak GTA 5 było darmowe na jeden dzień, pamiętasz? Tak. Zawiesiło serwery, tak. Mnóstwo ludzi ściągało. Z perspektywy dostawcy internetu, on nie chce, żeby ludzie ściągali bardzo duże pliki, wszyscy w tym samym czasie, nie? No tak. Serial jest teoretycznie jednym bardzo dużym, wielkim... Zwłaszcza, że to jest w 4K, Ultra HD... No zależy, jaki masz telewizor. No, ale zakładam, że w Korei Południowej pewnie dużo osób ma... No bo oni mają, kurde, jak oni mają, co, Samsung jest koreański, jak oni mają bezpośrednio w tym kraju produkowane Samsungi, to pewnie mają 2 razy tańsze niż my. W Korei się zarabia w 2020 roku 40 tysięcy dolarów średnio, rocznie. To jest ile? Razy 5? 160 tysięcy gdzieś. No, 100, no to dużo więcej niż w Polsce. Czy ty właśnie sprawdziłeś, czy Koreańczycy są bogatsi od Polaków i wyszło ci, że są? A widzieliście, że Koreańczycy są bogatsi od Polaków? Jesteśmy biednym krajem przecież. Nie jesteśmy tak biednym krajem. Nie jesteśmy Ukraina, bardzo biednym Ukraina krajem. Ukraina jest biedniejsza. Ach, super. A jeszcze... Ale jak porównujesz do takich krajów, które są rozwinięte, to Polska jest raczej... jednym krajem. Musimy miesiąc pracować wedle tego, co mówiliśmy. W lesie, miesiąc na iPhone. Odnośnie Ukrainy oglądałem taki filmik na YouTubie. Krym 7 lat po aneksji. Jest taki kanał Planeta Abstrakcja. Pokazują tutaj, jak wygląda życie na Krymie, że stare jest jak w Maroku. Patrz. Młodzi natomiast narzekają na sankcje, izolację Krymu i jego postępującą militaryzację.
Samych sankcji jest wiele i zaraz... Bo oczywiście są na Krymie osoby, które mówią, że fajnie, że jesteśmy w sumie pod Rosją. No. Co od razu rzuca się w oczy, to brak międzynarodowych sieci sklepów i fast foodu. Stary, nie ma McDonalda na Krymie. Uważam, że to jest największy problem faktycznie Krymu. Brak McDonalda. Brak zatruwania sobie... No czekaj, patrz. Ale patrz, jaki jest. Nie ma tu Starbucksa czy KFC. No, wiesz... Masz fast food, tylko że nie sieciówkowy, a własny, no nie? Mhm. Masz Starburger zamiast Starbucksa, masz Shawarma, czy Sharma. Czyli kebaby, no. Zamiast tego znajdziemy Sharma. Restaurację. CFC. CFC, no. Czy GFC. I co ciekawe, czego nie wiecie, czego chcę zaznaczyć. O, tutaj o tym mówię. O. Po prostu odczujesz to, że pewne rzeczy nie działają, że są te sankcje. Bardzo ciężko jest wyjąć pieniądze z bankomatu. Mastercard nie działa, przynajmniej nam nie działa. Ani Mastercard, ani Visa. Do tego jeszcze karta SIM. Mamy kartę SIM rosyjską. Tutaj nie obejmuje Krymu. Czyli musisz przyjechać z własnymi pieniędzmi, bo stary Mastercard i Visa ci nie działa. Znaczy jestem w stanie w to totalnie uwierzyć. I że nic ci nie wyślą z międzynarodowych portali, w sensie eBay, AliExpress, nie wyślą ci na Krym. Mhm. Że musisz odebrać na Ukrainie albo w Rosji. Mhm. W ogóle jest pomnik, ponoć, znaczy pokazują, nie ponoć, pokazują pomnik dla jakby w hołdzie zielonych ludzików, to oni tam są przyjaźni, znaczy ukraińskie rosyjscy żołnierze poubierani jako nie wiadomo kto, bez nalepek, że oni, wiesz, jakby, że uratowali Krym. Ale nadal nie wierzę, że Forza Horizon wygląda jak gra. Sorry, to wygląda jak prawdziwe życie. A wiesz, jak się będą w przyszłości, jak się dzieciaki będą gubić, oni będą patrzeć na ekran, będą widzieli grę, potem popatrzą poza ekran i to nie odróżnią rzeczywistości od gry. No właśnie. Będą się strzelać do siebie. Zwariują, oni oszaleją. Mówię ci, Włodek. Czemu to trzymasz palec? Czemu mi pokazujesz figę z makiem? Faktycznie pokazuję ci figę z makiem. Przepraszam, nie chciałem ci pokazać figę z makiem. Chciałem ci coś pokazać. Strona nazywa się Life Stats. To jest takie, można sobie po prostu wpisać, żeby zobaczyć. Neil.fan. Neil.fan, ale można wpisać. I co, masz wpisać miesiąc, kiedy się urodzi? Tak, miesiąc, dzień, rok. Możesz wpisać mój, mam dziś urodziny, dlatego chciałem to zrobić dzisiaj. I to ci pokazuje, że tak, tyle dni minęło od kiedy się urodziłem. Okej. Okay. Dalej. Jest scrollować. Aha, scroll. Tak. No. Tyle. No. O. Stary, tyle razy uderzyło serce. Stary, tyle czerwonych skrzynek przepompowało. Strasznie śmieszne, jak się na to popatrzy. Stary. Tyle oddechów wziąłeś, nie? Ale pojebane. Stary, mrugnąłeś tyle razy. Podupczone, nie? Fazowałem sobie ostatnio od tego scrollowania, tak wow. Stary, tyle spędziłem na spaniu, stary. 4258 dni spałem. Tylko to jest cały dni, nie? Przespałem tyle całych dni, stary. A w ogóle wszystkiego najlepszego. Dzięki. Ale zobacz, dalej. Ludzie mnie zjedzą w kontekście. Nie, ale ja cię nie zjadam. O, popatrz. I teraz jest 18% więcej CO2 w atmosferze od czasu, kiedy ja się urodziłem, stary. Tak? O, to jest super. Popatrz, mogę sobie teraz kupić. A, że inflacja. Tak, za tyle co za dolara w tym roku mogę teraz kupić tyle samo za 2,35 dolara. Tyle kilometrów na około są, to już przeciętne. Pomyślałbyś? A ty mówisz, że nic nie robię. Zobacz, bo to jest stary, ile to jest 2,53,903,7374. Tyle kilometrów i stary, patrzmy jak my szybko lecimy, Włod! Czy ty to czaisz? Pojebane. Księżyc 467, wow, stary. Zaorbitował księżyc wokół Ziemi, tyle razy. Stary, jest teraz o 133 cm dalej od Ziemi, niż kiedy się urodziłem, stary. Nie wiedziałem, że księżyc się oddala od Ziemi. Mnie to zaczyna przerażać, stary, niech on się przestanie oddalać, bo pewnego dnia będzie za daleko. No to tylko metr się oddalił. Ponad 133 cm, stary, od kiedy się urodziłem, stary, czy to jest normalne? Ale odnośnie tego, o, popatrz, na przykład to, że... Tyle się mówi złego o świecie, ale ogólnie takie wskaźniki są dobre. W sensie jest mnóstwo przestrzeni, które trzeba poprawić w życiu, ale jak się popatrzy przekrojowo na ostatnie, tam na przykład wzrost w 20 latach, coś takiego, to na przykład mnóstwo ludzi wychodzi ze skrajnego ubóstwa, właśnie, że potrafi czytać, że dłużej żyją i tak dalej. Te wskaźniki takie ogólnoświatowe są dobre. Idziemy w dobrą stronę. No ale to trochę odpowiem jak tymi mailami, które dostawaliśmy a propos lasów. Że tak, wskaźnik zalesienia w Polsce może iść w górę, ale to, co robią lasy państwowe, to jest po prostu skandal. Że ja się zgadzam. Czy to lasy, czy to jest metafora? No metafora tego, co ty powiedziałeś. Że generalnie rzecz biorąc, jak się uśredni, to więcej osób potrafi czytać, ma dostęp do bieżącej wody, ale równocześnie nierówności społeczne są większe niż kiedykolwiek. To nie wiem, czy się zgadzam. No bo jeśli najbogatsi się bardzo bogacą i te nierówności się wyrastają, ale jednocześnie biedniejsi też się bogacą, tylko w innym tempie. No ale nadal jakaś irracjonalna liczba ludzi ma mniej niż dolara na dzień do przeżycia. No ale mniejsza niż 20 lat temu, mniejsza niż 10 lat temu, mniejsza niż 5 lat temu. Wiesz, no to jest coś, czego trzeba się cieszyć niż mówić, że źle. Nie wiem, czy mniejsza. 7% osób urodzonych w 86 roku już nie żyje. No, czyli prawie co dziesiąty twój ten już nie żyje. Stary, ja naprawdę. Tak? Wiesz, że z roku na rok, jak będziesz na tą stronkę chodzi, to będzie zrozumiał. 8, 9. I pewnego dnia już nikt nie odpali tej stronki. Chciałem cię zapytać, Karol, bo jako, że... Boję się śmierci. Jako, że... O, to jest świetne, opowiedz, jeszcze nie zadałem pytania. Jako, że kończysz dzisiaj,
38 lat. To chciałem się zapytać... To ile ja mam? Chciałem się zapytać, jakie masz plany na przyszłość, na najbliższe 10 lat? Ja odpowiem troszkę za ciebie, tak. No rozumiem tak, spłacić kredyt trochę, nadpłacić chociażby. Myślisz, że jeszcze im podrobię? Nie, im podrobię jeszcze. Nie, ale pewnie nie. Jeszcze, no, za 10 nie. lat? Ale jakiś inny program będzie, nie? Nie wiem. No to co mogło być? Program w telewizji? Tak, to jest moje największe marzenie. Radio, właśnie. Może w radiu. Za 10 lat moim największym marzeniem jest prowadzenie programu w telewizji. A w jakiej stacji najbardziej? Taki najbardziej, jakby tak udało, może za 10 lat już Kuba Wojewódzki przestanie mieć swój program, to ja bym wtedy mógł go zastąpić. Może to będzie ten czas. To poczekaj, ty masz tak normalnie, jak sobie tak myślisz, to masz plan? No właśnie. Ja to plan na 3 dni do przodu. No właśnie, ja też. Ja sam sobie układam plan na 2-3 dni do przodu, a inni mi czasem układają na przykład. Ale to głównie to tak 3 dni do przodu wystarczy. Czyste majtki, żeby mieć na dupie. Dach nad głową, jest i ubranie. Żeby, Karol, spełniło się to, co sobie zamarzysz, kiedy będziesz sobie o tym marzył, bo to rozumiesz, że jeszcze żeby wreszcie kościół się raz. Nie, żeby. No, co będziesz chciał? Nie, co będziesz chciał. O, właśnie, uważaj. O nie. Be careful what you wish for. Nie, bo po prostu be careful what you wish for, bo czasem sobie życzymy rzeczy, które się potem okazują, że były złe dla nas, tylko... No wiem, no, nie warto przeszkadza. Więc nie warto spełniać życzeń. Nie przeszkadza. Ja też czasem sobie życzymy rzeczy, które są dla nas niedobre. Na przykład? No to jest życie. No. Ale to jest życie. No, się tak... Na przykład wiesz, na przykład bardzo chcesz wykonywać jakiś zawód i okazuje się, że ten zawód właśnie sprawi, że umrzesz wcześniej, niż mógłbyś żyć. Na przykład? No ja nie wiem, chcesz być alpinistą i spadać w góry. Jak alpinista chce być alpinistą i potem umiera, no to okej, bo załóżmy, że on tego nie żałował, nawet jeśli umarł, ale chodzi o to, że... No, to jest okej, ale jeśli chodzi mi o to, że coś sobie życzysz, to ci się spełnia i potem ty żałujesz, że takie miałeś życzenie, bo stwierdzasz, kurde, no ale jak jest cały sensu. Czas na okrągło, to nie można tak, wiesz. Sorry, od najprostszej rzeczy pod tytułem chciałem zamówić sobie na obiad coś bardzo, co chciałem, zjadłem, to było niedobre, nie? To jest najmniejszy przykład tego myślenia. No na przykład, no. No tak, no tylko, że, no ale tak cały czas jest i będzie. Będę miał wielką ochotę na to, żeby zjeść pizzę, nie? Zjem pizzę i będę się po niej źle czuł. Kurde, mogłem jednak nie jeść pizzy. Ja tak mam. Ale, ja się no, ale pomyśl, ale to jest dokładnie to samo. To jest to i potem to ekstrapolujesz na swoją pracę, karierę, związki, dzieci. Chcesz mieć trójkę dzieci. Rodzi się to trzecie dziecko, czy szóste. Kurwa, mogłem jednak nie mieć to trzecie dzieci. Ja tak bardzo ich chciałem, nie? Zaczęło się od pizzy, skończyło się na kurwa gromadce dzieci, których nienawidzisz i żonie, na której nie możesz patrzeć. I pracy, której kurwa nie możesz zjeść. Ale ci daję przykład. No ale nie ma takiej sytuacji, że ktoś robi dzieci i potem mówi, że matka nie chce dzieci. Totalnie. Domy dziecka są puste. To jest straszne, że ludzie oddają swoje dzieci. To prawda. No to prawda, zgadzam się. Jak można? Nie, bo jest pytanie. Ja przepraszam, że się zastanawiam nad takimi rzeczami, ale musimy skończyć dyskusję. Nie, problem. Że jak w trakcie zamówienia pizzy miałeś tylko takie, że okej, bardzo chcę zjeść tą pizzę i tyle, wewnętrznie nic więcej ci nie mówiło, to jest okej, ale jak miałeś takie, że ale bym zjadł tą pizzę, ale czujesz, że lepiej byłoby nie zamawiać, bo na przykład poprzednio już zamawiałeś i była i źle ci zrobiono żołądek i mimo tego wewnętrznego głosu sprzeciwu i tak zamówiłeś tą pizzę, i wtedy znowu przyznajesz sobie rację tak po raz czwarty już, kurde, mogę znowu nie zamawiać, to już jest takie właśnie be careful what you wish for, bo masz już ten wewnętrzny radar, który ci mówi lepiej nie zamawiać. Czy popełniłeś kiedyś błąd więcej niż dwa razy? Ten sam? Oj. No to sobie sam odpowiedziałeś. No. Popełniasz błędy, trzeba popełniać błędy. A nie, lepiej było nie popełniać błędów. Po co? To by było najnudniejsze życie pod być idealnym. Aha. Jest i on, pisze Aleksandra, suweren drugiej RP. Kochany Włodku i Karolu Welksięciu Robczycki Wel Ryży w goglach. Nie sądziłam, że kiedykolwiek będę pisać do was maila, ale w obliczu dzisiejszych wydarzeń, wtedy kiedy pisała, czyli 7 października, czuję, że muszę, bo to tylko nasza, wasza, LS-owa społeczność w pełni zrozumie moją ekscytację tym, co mnie spotkało. I hope so, pisze Aleksandra. Otóż nic nie zapowiadało, wczujmy się w klimat, nic nie zapowiadało, że dzisiejszy czwartkowy dzień w pracy okaże się nie tak nudnym czwartkowym dniem. Pracuję w gabinecie stomatologicznym w Warszawie i jak to bywa, przy pierwszej wizycie pacjent musi wypełnić kartę zdrowia, a tam wiadomo, najważniejsze dane do wpisania, w tym PESEL. Potwierdzam. Kiedy koleżanka odebrała kartę od pacjenta, zapytała, czy zapomniał swój numer PESEL, bo nic nie wpisał, na co pan odpowiedział, że on numeru nie posiada w swoim nowym dowodzie. No oczywiście chwila konsternacji, ale pan na potwierdzenie swych słów wyciąga z portfela dokument i kątem oka widzę, jak typ pokazuje wiadomo. Jedyny słuszny. Dowód, czyli dowód osobisty suwerena drugiej RP. Pan próbował coś dyskutować z koleżanką. To jest takie piękne, że wy nam wysyłacie te maile, bo ja bym nigdy, nigdy bym nie uwierzył, że ktoś to robi. Ale najśmieszniejsze w tej sytuacji, że oni to robią totalnie na serio, nie? Tak, ale ty byś, powiedziałbyś, ty myślisz, że ktoś kupił ten dowód od Potockiego? Nie. Nie ma takich łosi, jeleni, jenotów. Jenotów. Kuny, jenoty,
Wilki i rysie. Nie ma, a jednak, uwaga, i co dalej? Pan próbował coś dyskutować z koleżanką, ja natomiast uciekłam ale do innego pokoju. Ale on serio, ci ludzie serio myślą, że to będzie jakby gdzieś respektowane jako dokument? Pan próbował coś dyskutować z koleżanką, ja natomiast uciekłam do innego pokoju, bo myślałam, że umrę ze śmiechu. Z tego, co widziałam, to pan jednak później przypomniał sobie swój PESEL. No tak, no bo przecież całe życie go używał. Bo wpisał go do karty po wizycie. Oto taka historyjka z mojego dziąka. Poczułam się dzisiaj, jakby tylko krok mnie dzielił od poznania pana prezydenta Potockiego. A to w końcu jest gruba szycha. PS, przyznaję się bezbicie, że w tym tygodniu nie oglądałam codziennie LS-a. Okay. Zaburzyło to też rytm moich obiadków, ale nadrobię w wolnej chwili. Nadrób koniecznie. Bardziej obiadki niż LS-y nadrób. Dokładnie. Mam nadzieję, że wybaczycie, tym bardziej, że załatwiłam kolejnego bezbykowca, moją mamę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Mama! Niech sobie mama sprawdzi, mama jak ma na imię. No właśnie. Która czasami mnie pyta, co tam u tych dwóch moich śmieszków. Jesteśmy dwoma takimi... A takie... takie mordercze. Ciekawe, jaka twoja mama, jakie najlepsze ciasto robią. Tak, takie maminy ciasto. Dobre, może robić, nie? No. Powinni w sklepach sprzedawać takie maminy ciasta. Ja uważam, że wszystkie mamy, które oglądają Alesa, powinny nam wysyłać ciasta. Słuchajcie, P.O. Box, skrzynka polska. Takie ciasto z całej Polski przyjeżdża bez kurku, by to i jedli. Ale byśmy jedli. Pozdrawiamy mamę, która czasami mnie pyta, co tam u moich dwóch śmieszków. Ja jej wtedy mogę puścić mój top odcinek tygodnia. Dlatego, jeżeli to przeczytacie, pozdrówcie Anię. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy cię też, Olo. A czy to jest mama Ania, tak? Tak, no, mama to... Ania, córka Ola, Potocki bez PESEL-u, ciasto bym zjadł. No i tak to się żyje u nas na wsi. Powolutku, powolutku. Malutku. A wy wszyscy pozostańcie... Lekarz.